Panie premierze, pani premier, panowie i panie ministrowie, panie i panowie posłowie, senatorowie, szanowni państwo, drodzy koledzy, drodzy przyjaciele z Porozumienia. Pan premier postawił mnie dzisiaj w bardzo trudnej i niesportowej sytuacji. Po pierwsze dlatego, że występuje po kimś wybitnym, kogo kocha cała Polska, reprezentanta złotego teamu, który lepiej wie na pewno o tym, jak zwyciężać niż my wszyscy. Ale po drugie postawił przede mną bardzo trudne zadanie wyjaśnienia państwu założeń trudnego programu. Programu równie trudnego jak wytłumaczenie naszym rodzicom czy dziadkom, na co składa się rachunek na energię elektryczną. Każdy z państwa, kto to robi, pewnie większość kobiet, bo to w Polsce kobiety zajmują się tymi najtrudniejszymi sprawami, wiedzą, jak to złożony rachunek. Mnie zrozumienie struktury tego, za co płacimy, kiedy płacimy za prąd, zajęło w ciągu ostatniego roku sporo czasu. Mnie i całemu mojemu zespołowi, z którym współpracuję. Ale mówiliśmy tutaj dzisiaj bardzo wiele o energii. Ta energia i w sposób metaforyczny, przenośny i ten dosłowny, ten, który czujemy w portfelu, pojawiała się tutaj wielokrotnie. Pojawiała się również w kontekście takim, iż Polska, polskie miasta, polskie rodziny i polscy przedsiębiorcy, ale także Europa potrzebuje dzisiaj nowej energii. Zarówno do działania tego codziennego, tego, które nas napędza, które sprawia, że zmieniamy naszą rzeczywistość. Potrzebuje energii dla nowych technologii, dla konkurencyjności, ale potrzebujemy tej energii także po to, aby utrzymać zyski, jakie czerpiemy dzisiaj z tego rekordowego wzrostu gospodarczego, o którym mówiła pani premier Beata Szydło. Tak, jesteśmy dzisiaj jednym z najszybciej rozwijających się państw Unii Europejskiej. A od kilku miesięcy Polska wstąpiła do klubu 25 najszybciej rozwijających się gospodarek świata. I nie jest to zasługą nas, polityków. Jest to zasługa każdego Polaka. Każdego Polaka, który ma w sobie niezwykłą ilość energii. I im dzisiaj należą się największe brawa. Ostatnie tygodnie minionego roku upłynęły nam pod wysokim napięciem. W dyskusjach, które toczyliśmy o tym, czy przyjdzie nam bardzo dużo płacić za prąd, czy to podniesie koszty naszego życia, czy wszystkie sukcesy naszego rządu, także programów, ambitnych programów społecznych, o których mówiła pani premier, programu 500+, programu Wyprawka, środków, które pan premier Gowin przeznaczył na uczelnie wyższe, środków, które cały nasz rząd przeznaczył na rozwój instytucji kultury i samorządu, nie zostaną skonsumowane na rachunki za energię elektryczną. Tym żyła Polska w ostatnich miesiącach minionego roku. I my daliśmy sobie z tym radę w sposób interwencyjny. I jak mówiliśmy, nie będziemy ponosić kosztów związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej. To jest nasz wielki sukces. Nie chcemy płacić tam, gdzie to jest niepotrzebne. Chcemy wydawać środki, których mamy więcej, na to, aby lepiej i godniej żyć. I to jest podstawowy cel naszego programu. Ten program nie jest abstrakcyjny. Ten program ma sukces i będzie miał sukces i będzie dotyczył każdego Polaka, każdej rodziny, każdego samorządu, każdego przedsiębiorcy, każdego z nas. To jest program dla nas wszystkich, ale to jest też program dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń. Dlatego jest dla nas tak ważne dzisiaj. Mówiliśmy o tym, że Polacy są narodem niezwykle energetycznym, że jesteśmy, że potrafimy działać i podnosić się z sytuacji, w których inne państwa europejskie nie dałyby sobie rady. Udowodniliśmy to w ciągu ostatniego stulecia. Zrobiliśmy to trzykrotnie. W 1918 roku, w 1945, kiedy odbudowywaliśmy Polskę w nieludzkich warunkach i w 1989, kiedy uwolniona energia Polaków, kiedy przekazanie Polakom spraw w swoje ręce doprowadziło do spektakularnego sukcesu gospodarczego, do kompletnej zmiany warunków życia każdego z nas, a przez to i całej Polski. I ta historia może dzisiaj wydarzyć się na nowo. I ta historia o programie Energia Plus jest właśnie taką historią.
Mogą Państwo pytać, dlaczego ja zajmuję się programem Energia Plus, dlaczego ja mówię o rozwiązaniach związanych z polityką energetyczną. Mówię o nich z co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że koszty energii elektrycznej i wiemy to, myślę, dzisiaj wszyscy odczuwają w pierwszej kolejności przedsiębiorcy, a to dla nich pracujemy w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, to dla nich staramy się stworzyć warunki dobrego rozwoju na przyszłość. Po drugie wreszcie, dlatego że chcemy inwestować i wydawać środki na nowe technologie, bo tylko nowe technologie zagwarantują, że ten szybki wzrost gospodarczy, w jakim dzisiaj jesteśmy, że to szybkie tempo damy radę utrzymać do końca meczu, że damy radę je utrzymać do końca kolejnej dekady. I to jest dzisiaj dla nas najważniejszy cel. I wreszcie po trzecie, robimy to dlatego i zajmuję się tym dlatego, ponieważ źródłem inspiracji była dla mnie pani premier Beata Szydło. Dzisiaj przypadkiem zupełnie, nieintencjonalnie mogą Państwo powiedzieć, że kolorem tej konwencji będzie kolor biały, choć nie umawiałyśmy się z panią premier. Ale to kobieca intuicja podpowiada nam, że ta czysta energia jest czymś, co może być bardzo istotne w przyszłości. Ale dlaczego pani premier? Pani premier w styczniu 2017 roku na jednym z posiedzeń Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, kiedy smog dotarł do Warszawy, ta fatalna jakość powietrza dała się odczuć mieszkańcom stolicy, poprosiła premiera, ministra ówczesnego Ministerstwa Rozwoju o przygotowanie planu naprawczego. Co powinniśmy zrobić w tym zakresie? Ja byłam osobą odpowiedzialną za przygotowanie tego planu. Już w lutym przedstawiliśmy kilkunastopunktowy program, po raz pierwszy, który mierzył się z tym problemem, z którym nie zmierzyli się żadni politycy od 1989 roku. To po raz pierwszy tak ambitny program, który na serio traktuje jakość powietrza, który na serio chce sprawić, że polskie dzieci będą uczyły się o smogu wawelskim, panie premierze, a nie o smogu. A zatem tym źródłem inspiracji, jednym z nich, jest pani premier Beata Szydło, za co serdecznie dziękuję. I wreszcie zajmujemy się tym dlatego, że jak często powtarzamy, jesteśmy partią wolności i tę wolność Polaków chcemy uwalniać, ale jesteśmy partią rozsądku, jesteśmy konserwatystami. Ja o tym często powtarzam, a zatem robimy to nie w imię abstrakcyjnych, lewicowych ideologii, ale w imię zdroworozsądkowego, konserwatywnego podejścia do rzeczy, w którym konserwatysta dba o życie i o stan najbliższego otoczenia i stara się tę dobrą jakość przekazać kolejnym pokoleniom. I to jest dzisiaj nasz cel. Z naszego programu skorzystają trzy podstawowe grupy odbiorców. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, rodziny. Kiedy program zostanie uruchomiony, a zostanie uruchomiony w tym roku. I pierwsze efekty odczujemy jeszcze w tym roku. A zatem skorzystają rodziny, które w ten sposób obniżą koszty energii elektrycznej w swoich gospodarstwach. Średnio szacujemy, że na gospodarstwo domowe mieszkające w średniej wielkości domu to jest oszczędność rzędu 2,5 tysiąca złotych w skali roku. Wiemy dobrze, że to oznacza, że ta rodzina nie tylko oszczędzi, ale i zarobi w ten sposób. Drugim beneficjentem będzie mały i średni polski biznes. Ten, który znowu obniży sobie rachunki, dostanie dodatkowe źródła przychodu, ale także ten biznes, który powstanie, ci przedsiębiorcy, którzy będą mogli dostarczyć nam te rozwiązanie. Dziś mamy ich około 15 milionów. Jeśli uruchomimy nasz program, będziemy mieć znacznie więcej miejsc pracy, atrakcyjnych miejsc pracy, które będziemy mogli rozwijać nie tylko w dużych miastach, ale właśnie w tych średnich, mniejszych, w takich jak Chełm Jakuba, czy Jelenia Góra, Gorzów Wielkopolski, czy inne mniejsze polskie miasta. I wreszcie trzeci odbiorcy to samorząd, a jeśli samorząd, to i znowu my wszyscy. Dzięki tym rozwiązaniom samorząd będzie mógł świadczyć konkurencyjne, niedrogie usługi komunalne, usługi publiczne, a zatem życie w miastach, gminach, małych miejscowościach będzie nie tylko ekologiczne i czyste, ale przede wszystkim do zniesienia finansowo dla wszystkich naszych mieszkańców. I to są nasi podstawowi odbiorcy. Kończy się druga dekada XXI wieku, kiedy 20 lat temu mówiliśmy o odnawialnych źródłach energii, wydawało się, że mówimy o pewnym klubie dla niewielu, klubie dla bogatych, fanaberiach i wyobrażeniach nie do spełnienia.
Dzisiaj, po ponad 20 latach, te technologie tak bardzo się rozwinęły, że koszty instalacji fotowoltaicznych, koszty pomp ciepła obniżyły się o 30-40, a nawet 50%. Co więcej, ich instalacja nie wymaga uzyskiwania bardzo skomplikowanych i złożonych pozwoleń. Możemy to zrobić bardzo szybko i dlatego z pełnym przekonaniem, jeszcze raz powtarzam, te efekty uzyskamy jeszcze w tym roku. Rozwiązujemy za sprawą tego programu trzy nasze podstawowe problemy. Po pierwsze, zapewniamy naszym rodzinom, małym i średnim przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego możliwość energetycznej niezależności, zatem możliwość dobrego planowania, możliwość myślenia o budżecie miasta w sposób spokojny. Kiedy Jakub Banaszek na początku tego roku powiedział, że cena energii dla Chełma wzrosła o 100%, tę wartość zapamiętałam nie tylko ja, zapamiętał ją również pan prezes Kaczyński, wspominając to w wielu naszych rozmowach. Chcemy sprawić, aby nowi prezydenci miast nie zastanawiali się nad tym, z czego zapłacą za energię elektryczną, bo to nie jest ich podstawowy cel. A zatem samorządy, stabilne dostawy energii za ceny niebudzące wątpliwości. Po drugie, za sprawą tego programu osiągniemy ambitne cele polityki europejskiej. Pamiętamy o tym, że 2020 rok to jest trudny rok, ponieważ to jest rok, w którym Polska jako członek ważnego klubu, europejskiego klubu, w którym bycie jest polską racją stanu, o czym mówił pan premier Gowin, zobowiązała się do tego, iż będzie miała w swoim tak zwanym miksie energetycznym 15% energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj nie będziemy w stanie osiągnąć tego celu w inny sposób niż za pomocą programu, który państwu tutaj dzisiaj prezentujemy, czyli uruchomieniu instalacji energii odnawialnej na własny użytek dla każdego Polaka i dla każdej rodziny. I wreszcie trzeci ważny cel to jest skuteczna eliminacja źródła smogu, skuteczna eliminacja niskiej emisji powodowana głównie przez gospodarstwa domowe, które nie mają dostępu do taniej i czystej energii. Ten program Energia Plus się na pewno uda i mówię o tym i składam państwu tutaj głęboką obietnicę, że ten program naprawdę się uda i on uda się już w tym roku, w roku 2019. On uda się z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że programy z plusem się po prostu udają. Od 3 lat mają bardzo dobre, to jest dobry znak jakości. To jest synonim sukcesu, synonim satysfakcji społecznej, mówiła o tym pani premier. Ale każdy program z plusem nie musi oznaczać tylko transferu społecznego. Program Energia Plus to wędka. To wędka dla rodzin, to wędka dla miast, to wędka dla przedsiębiorców i to wędka dla Polski. I dzięki niej naprawdę zmienimy obraz Polski w ciągu najbliższych 5 lat. I taki jest nasz cel. Celem tego programu będzie wzrost liczby, i tutaj trudne słowo, za które moja szefowa komunikacji mówi, że muszę je wytłumaczyć, ale nie ma lepszego słowa. Jest wzrost liczby prosumentów. Kto to jest prosument? Prosument to ten, kto produkuje energię i ją konsumuje. Prosumentem może być każdy z nas. Dzisiaj większość z nas pewnie tutaj na tej sali jest tylko konsumentami. Tylko kupujemy energię na nasze potrzeby, na to, żebyśmy mieli światło, ciepłą wodę, kaloryfery i mogli ładować telefon komórkowy. Dzisiaj technologie pozwalają nam na to, abyśmy byli nie tylko konsumentami, ale i producentami. Producentami na nasz własny cel, ale także tymi, którzy nadwyżkę wyprodukowanej energii mogą oddać do naszego polskiego systemu energetycznego, co sprawi, iż ten polski system będzie miał się lepiej latem. Wiemy dobrze, że w ubiegłym roku mieliśmy i 2 lata temu mieliśmy sytuację w lecie, kiedy musieliśmy wyłączać część instalacji w Polsce. Już w tym roku za sprawą tego programu takie sytuacje, i to mówię z dużą dozą prawdopodobieństwa, nie będą miały miejsca. Dlatego, że Polacy na własny cel wyprodukują energię, a jej nadwyżkę w trudnym letnim okresie oddadzą do systemu. Program Energia Plus w pierwszym roku pozwoli zainstalować instalacje na zieloną energię o łącznej mocy zainstalowanej 200 MW. Trudne dane, ale dam państwu obraz, jak sobie to możemy wyobrazić.
polski system energetyczny opiera się właśnie na takich 200-megawatowych blokach energetycznych, instalacjach energetycznych zbudowanych głównie w latach 70. To są bloki energetyczne, tak zwane dwusetki, których większość dzisiaj wymaga bardzo poważnego remontu. I te remonty nasz rząd rozpoczął, ale to jest ogromne wyzwanie. Wyzwanie inwestycyjne i wyzwanie czasowe. A zatem dzięki temu programowi już w tym roku prosumenci uruchomią instalację równą wielkości jednego takiego bloku energetycznego. I będzie to instalacja elastyczna, tańsza, szybsza, bez koniecznych długoterminowych, stawiana bez długoterminowych pozwoleń środowiskowych i pozwoleń na budowę. To jest nasz cel na 2019 rok i ten cel, zapewniam Państwa, osiągniemy. Za sprawą tych instalacji obniżymy koszty energii elektrycznej dla 50 tysięcy gospodarstw domowych. Ci, którzy w tym roku wezmą udział w programie, realnie odczują jego skutki w budżecie domowym na koniec 2019 roku. I to jest drugi nasz bardzo istotny cel, który uda nam się osiągnąć w tym roku. Co zrobimy i w jaki sposób te cele osiągniemy? Po pierwsze, zlikwidujemy bariery prawne. Dzisiaj w prawie mamy kategorię prosumenta, ale ona dotyczy tylko indywidualnej osoby i wymaga również uproszczenia. My chcemy rozszerzyć tę kategorię na przedsiębiorców i na jednostki samorządu terytorialnego, aby każdy z tych podmiotów mógł w krótkim, nie przekraczającym 60 dni terminie uzyskać status prosumenta. Tego, kto zainstalowawszy instalację, przypina się do sieci dystrybucyjnych i produkuje prąd, a jego nadwyżkę sprzedaje, a zatem likwidacja barier prawnych. Po drugie, zmiany organizacyjne. Zmiany organizacyjne, które nie wymagają zmiany prawa, a zatem są szybkie, wymagają zmiany podejścia u spółek, które sprzedają nam energię. To są ich wewnętrzne regulaminy i tę dyskusję mamy wstępnie już z panem ministrem energii za sobą, aby takie regulaminy w spółkach wprowadzić, iż to przyłączenie do sieci nie zajmie więcej niż 30 dni. I to jest nasz cel. I trzecia wreszcie, bardzo ważna zmiana zapowiadana przez pana premiera, to jest nasza propozycja zmiany podatkowej. Chcielibyśmy zrównać wysokość podatku VAT na poziomie 8% dla wszystkich inwestycji związanych z fotowoltaiką prosumencką. To będzie bardzo konkretny bodziec i bardzo konkretny impuls, który sprawi, że takich instalacji w Polsce naprawdę pojawi się 50 tysięcy w 2019 roku. Przypomnę, że od 1 stycznia tego roku za sprawą rozporządzenia przygotowanego między innymi przez pana ministra Piotra Woźnego, pełnomocnika rządu do spraw programu Czyste Powietrze, obowiązuje rozporządzenie, w którym każdy z nas, kto zakupuje taką instalację, może ją rozliczyć, obniżyć jej wartość w rozliczeniu naszym indywidualnym, w rozliczeniu w PIT-cie. Do tego zatem rozporządzenia dodajemy kolejną propozycję. 8% VAT na wszystkie usługi, które wiążą się z instalacją i inwestycją w fotowoltaikę prosumencką. Wzorujemy się tutaj na rozwiązaniach znanych z przełomu wieku, na ulgach budowlanych, które wówczas uruchomiły rynek budowlany małych, średnich przedsiębiorstw i dały impuls modernizacyjny w całej Polsce. I to będzie takie rozwiązanie. Jakich efektów się spodziewamy? Po pierwsze, ograniczenie biurokracji. Z tym ograniczeniem walczymy przecież od wielu lat i walczymy z nim, myślę, powoli, ale skutecznie. Chcemy sprawić, aby ten system był wydolny, nie opierał się na wnioskach grantowych, na których ocenę trzeba następnie długo czekać. Chcemy sprawić, aby te procedury były na tyle sprawne, iżbyśmy załatwiali je w jednym szybkim okienku. Tak jak dzisiaj, kiedy chcemy zmienić operatora telefonii komórkowej, zajmuje nam to nie więcej niż 15-20 minut. W taki sam sposób chcemy, aby każdy Polak mógł stać się prosumentem. Drugim efektem będzie aktywizacja lokalnych firm. Dzisiaj mówimy w ten sposób, nie tylko duże korporacje mogą dostarczać prąd Polakom. Za sprawą tego programu będą to robić polscy mali i średni przedsiębiorcy. Zrobią to szybko i sprawnie i zrobią to dobrze.
damy impuls do tworzenia nowych miejsc pracy. To bardzo trudne, bo jak powiedziała pani premier, dzisiaj problem bezrobocia nie jest naszym podstawowym problemem. Ale mówimy o ciekawych, atrakcyjnych i wysokopłatnych miejscach pracy, a te są dzisiaj wyzwaniem dla wielu polskich miast. Za sprawą wielu raportów i po lekturze wielu raportów światowych wskazujemy, iż w 2017 roku liczba osób zatrudnionych w sektorze OZE to było 10 milionów ludzi. Szacujemy, że na całym świecie ta liczba zdwukrotni się do 2024 roku. Wielu tych nowych miejsc pracy powstanie w Polsce. Po trzecie, wzmocnimy rozwój małych i średnich firm. Nie tylko dlatego, że obniżymy koszty energii elektrycznej dla nich, ale także dlatego, że uwolnimy im środki po to, aby mogli inwestować i po to, aby mogli zatrudniać. Powiedziałam, że dla gospodarstwa domowego to jest roczna oszczędność 2,5 tysiąca złotych. Dla przedsiębiorcy małego i średniego to jest około 30 tysięcy złotych rocznie. To jest koszt utworzenia jednego miejsca pracy. To jest koszt ciekawej inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia, a zatem to opłaca się podwójnie. Po trzecie, polskie samorządy, o nich nie będę już mówić. Mam nadzieję, że dzięki temu burmistrzowie i wójtowie będą mogli spać spokojnie. Nie tylko wprowadzą mechanizmy oszczędności, nie tylko zainstalują żarówki energooszczędne na ulicach ich miast, ale także realnie zredukują koszty energii i będą mogli oferować tańsze usługi. Polskie sieci energetyczne, o tym wspominałam, nie będą musiały borykać się z problemem niedoboru w szczycie sezonu, który przypada najczęściej na środek lata. I wreszcie lepiej dostosujemy produkcję energii elektrycznej do rzeczywistych potrzeb rynku w ciągu roku. I wreszcie osiągniemy ten ważny cel, o którym wspominałam. Ten cel miksu energetycznego na poziomie 20% w horyzoncie 5 lat. Konsekwentna realizacja tego programu, utrzymanie tych postulatów, które Państwu przedstawiłam, pozwoli nam wypełnić zobowiązania, które chcemy wypełniać nie dlatego, że stawia je abstrakcyjna Unia Europejska, ale dlatego, że to jest przykaz zdrowego rozsądku. A my, Polacy, potrafimy zdrowo myśleć i zdrowo kalkulować. I taki jest nasz cel. Szanowni Państwo, rok temu spotkałam się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii z osobą, która tutaj nas przemówi, nie ze sceny, ale z ekranu, ponieważ jest dzisiaj już w San Francisco, z panem Markiem Kamińskim, kolejnym wybitnym Polakiem, łamiącym wiele barier niemożności ludzkich, polarnikiem, filozofem, kimś, kto stara się pokazać, że ta energia wewnętrzna, którą posiadamy, może przełamywać wiele barier. Pan Marek Kamiński w zeszłym roku wybrał się na bardzo trudną wyprawę samochodem elektrycznym z Królewca do Japonii. Przejechał tysiące kilometrów, wyposażył swój samochód w bardzo wiele elementów technologicznych wyprodukowanych w Polsce. Dał radę ładować go na Syberii, nie zostawił po sobie środowiskowego śladu, nie pozostawiał po sobie śmieci, pokazywał, promował w ten sposób odpowiedzialne podejście do najbliższego naszego otoczenia. To jest dla mnie źródło inspiracji bardzo głębokie w tym programie. My też możemy, podobnie jak Marek Kamiński, każdy z nas może być nim w codziennym życiu. W każdym domu, w pracy, w szkole, w urzędzie, w firmie stawiać sobie takie ambitne cele. Poczuć niezależność, poczuć to wyzwanie i odnieść ten pozytywny skutek i pozytywny wpływ na świat wokół nas. A zatem to program, jeszcze raz powtórzę, dla każdego z nas, dla każdej rodziny, dla każdego Polaka. Uwalniamy energię Polaków, uwalniamy energię miast. Ale nie tylko dlatego, że jak Państwo widzą w logotypie porozumienia tutaj dzisiaj za mną mamy układ scalony. I to bardzo dobrze, bo Polska dzisiaj jest bardzo technologicznym państwem. Zatrudniamy coraz więcej naukowców w naszych firmach. Podnosi się poziom wydatków na badania i rozwój. Ale ta technologia nie jest zimna, ona ma ludzką twarz. Jedną z moich ról, którą odgrywam, nie jest przecież tylko bycie ministrem w tym rządzie, ale jest bycie matką trzech bardzo energetycznych młodzieńców. I ten program to jest program dla ich pokolenia, bo tak traktujemy odpowiedzialność za życie publiczne, tak traktuje odpowiedzialność porozumienie i tak traktuje tę swoją rolę i misję obóz Zjednoczonej Prawicy.
Jesteśmy przekonani, że z tym programem możemy dotrzeć dzisiaj do wszystkich Polaków. Jesteśmy przekonani, że możemy z tym przesłaniem wygrać wybory. Nie dla słupków, nie dla sondaży, ale dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo.